Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam was do kolejnego meczu. Znów Laderek. Tym razem gram przeciwko Protossowi, który nie napisał GLHF. Zobaczymy, co się stanie, jak ja napiszę. Pamiętajcie, GLHF pierwsze kryterium zauważania wszelkiego rodzaju śmierdzieli. Brak GLHF, dużo większa szansa. Wiem, zawsze to powtarzam, wiem, musi to być już nudne, ale wierzcie mi, to jest jak najbardziej prawdziwe. Bardzo życiowa i bardzo praktyczna rada. A co? Czasem ja mogę mieć coś sensownego do powiedzenia. Z rzadka, bo z rzadka, ale jednak. Dobra. Ten mecz prawdopodobnie zostanie opublikowany wtedy, kiedy już przegrałem z królem w Wykopkapie. Mam nadzieję, że część z was odwiedziła stream, mam nadzieję, że wam się podobał. Możecie ocenić moją formę czy coś, nie wiem. Na pewno na Twitchu gdzieś jest dostępny ten stream, więc zapraszam do odwiedzenia. Może nawet będę pamiętał dorzucić linka gdzieś tam na dole pod meczem, znaczy w opisie meczu pod filmem. O, coś w tym stylu. Tego meczu oczywiście, który teraz oglądacie. Dobra, zapomniałem o Kronobuście. Very, very, very bad, że się tak wyrażę. O, słyszeliście o zmianach w StarCraftie? Wprowadzają modyfikacje rozszerzeń, jak to zostało przetłumaczone, albo modyfikacje rozszerzeniowe, wszystko jedno, tak czy inaczej fajnie. Generalnie chodzi o to, że jak wcześniej mieliśmy Gameharta i trzeba było szukać za każdym razem oddzielnej mapy z Gameheartem, tak tym razem będzie można po prostu wybrać standardową mapę Blizzardową i dorzucić do niej funkcjonalność Gameharta. Dobra, mamy Gate'a, mamy standardowy timing Gate'a, więc wszystko jest w normie i wszystko jest w porządku. Fajnie. O, zabrał mi ten. I na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, co się będzie działo, to chyba pójdę w Blinkstalkery. Czy to jest Mothership Core? Tak, nie, nie może być MSC. To dowodzę, jakoś tak dziwnie świeci ten Nexus. Dobra, Mothership Core. Ta. Czyli to będzie jakiś rozsądnie wczesny expand, coś tak czuję. Czy ja wiem, czy to dobre przeciwko Blinkowi, czy nie? Ciężko mi ocenić, nigdy nie pamiętam. Jakie otwarcie Protossa przegrywa z jakim otwarciem? Była kiedyś taka tabelka, tak naprawdę, która mówiła. W zależności od tego, jak nie słyszeliście tego. W zależności od tego, jak otworzyliście, jaki będzie dalszy przebieg meczu. No szkoda, że te stalkery mam przyblokowane, bo... Gdybym nie miał tych przyblokowanych stalkerów, to jak widzicie w tej chwili już by były dwa, a ich jeszcze nie ma. Tym razem nie zapomnieć o kolejnym pylonie. Ja wiem, że tam się jeszcze jeden buduje i w ogóle, ale te jednostki dosyć szybko przyrastają potem już, także warto o tym pamiętać. Cześć, witaj, jestem stalkerem, będę próbował atakować twojego... tu skanceluję, tu nie skanceluję. Czemu tak? Nie wiem, bo tak. Because why the hell not? Co mnie zaatakowało? Jaki pech! Jaki pech! Zużył force fieldy. I to jest dla niego bardzo niedobre. Bo nie będzie miał za dużo do obrony już na kilka chwil, a u mnie ilość stalkerów będzie rosła dosyć szybko. No właśnie, jeszcze jeden gate. Raz o tym zapomniałem,
a potem żałowałem. Warto mieć jednak 4 gate, jeśli się idzie w olina stalkerowego. 4 gate i po prostu. No, generalnie, jeśli się produkuje stalkery z 3 baz skutecznie i cały czas, to. No to się je produkuje i to daje radę, ale. Ale. Nie, nie wiem, będzie to chciałem powiedzieć. Generalnie z 3 gate'ów, jeśli cały czas się produkuje, to na stalkery ledwie starcza. Ale jak ktoś ma przerwy w produkcji stalkerów, tak jak ja na przykład, to. To nie starcza. O, jak gdzieś nie złapany. Ale wiecie co? Nie wiem, czy będę miał wystarczająco wszystkiego. To było skopane. Widzieliście to? Czy mogłem to bardziej skopać? Bardzo źle to wygląda. Chyba przegrałem ten mecz. No to po mnie. Tak, to nie było zbyt piękne. Kontrola League Stalkerów jednak nie najlepsza, ale i tak dosyć ciekawy, mam nadzieję, mecz. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, do następnego kasta.